Dziewczyny, wielkie, ogromne gratulacje, bo to jest naprawdę niesamowity wynik. Jak w ogóle oceniacie ten bieg? Znaczy, no był to, tak jak tu przyjeżdżałyśmy i mówiłyśmy, że chcemy pojechać najlepszy swój wyścig w życiu, no i ten medal to potwierdza, że to był najlepszy w naszym wykonaniu wyścig życia, zakończony tym złotym krążkiem, także jesteśmy bardzo zadowolone, bardzo szczęśliwe i to jest chyba najpiękniejszy dzień w życiu, sportowo na pewno. Jaki był Wasz pomysł na ten bieg? Jaka była strategia? Dlatego, że trzymałyście się bardzo blisko Brytyjek, jak i dopiero gdzieś tam później, że się odjechały. Znaczy, szczerze mówiąc, u nas taktyka na każdy bieg wygląda bardzo podobnie i tutaj chciałyśmy tak samo to zrealizować. Trochę można powiedzieć, tak jakby warunki nam trochę też to utrudniły, bo było bardzo mocno pod wiatr. Zdecydowana 500-ka, żeby nie uciec, znaczy żeby nam reszta nie uciekła, żebyśmy nadal były już w stawce i wiedziały, o co chodzi. Zawsze też nam trener powtarza, że nas 500-ka ta nic nie kosztuje, tak jakby tak to wygląda i dopiero po 500-ce zaczyna się nasza jakby zabawa i nasza jazda. Starałyśmy się, żeby to jak najszybciej złapać. Szczerze mówiąc, to chyba dzisiaj Brytyjki nas się przytrzymały, a nie my Brytyjek. Po prostu myślę też, że one tak samo i one poszły po prostu wabank. A ostatnia 500-ka, no to co? No to szczerze mówiąc, to chyba był nasz po prostu popis. Wiedziałyśmy, że po prostu tego nie oddamy, bo my wiedziałyśmy, po co tu przyjechałyśmy i jednej i drugiej chyba przez głowę przeszło, że tak jakby srebro byłoby po prostu porażką w takiej walce. Tym bardziej po prostu się cieszy, że dałyśmy radę, że po prostu postawiłyśmy wszystko na jedną kartę, no i się udało, po prostu się udało. Ponieważ ta presja związana z występem polskiej reprezentacji olimpijskiej tutaj zaczęła narastać, wyczułyście tą presję? Znaczy się powiem szczerze, że jak zaczynałyśmy wyścig, ta dosyć duża wygrana w przedbiegu, później pewny wygrany półfinał i gdzieś tam rzeczywiście tak emocje rosły, bo nie przegrałyśmy żadnego wyścigu tutaj na zawodach i jak dzisiaj sobie też myślałyśmy, to w sezonie też nie było wyścigu na Pucharze Świata żadnym, bo startowałyśmy w dwóch edycjach i też go nie przegrałyśmy i tak dopiero to do nas docierało, że to jest ostatni ten decydujący wyścig i dobrze by było, jakby ta statystyka się nie zmieniła, jakby to pierwsze miejsce dobrze byłoby zachować i rzeczywiście gdzieś ta presja może trochę rosła, ale uradziłyśmy i na spokojnie, jak zeszłyśmy na wodę, to też sobie powiedziałyśmy takie między sobą takie zdania, że to, co było na brzegu, kibiców na razie musimy wszystkich odstawić na bok i teraz skupić się na warunkach i na wyścigu, bo skupienie to był bardzo długi wyścig, bodajże 7:40 trwał i te warunki wymagały dużo skupienia i głowa też miała dużo do powiedzenia. Magda, to jest Twój drugi medal olimpijski. Jaki jest smak właśnie medalu olimpijskiego, który zdobyłaś dzisiaj i tego, który zdobyłaś 4 lata temu? To są dwa zupełnie inne smaki, że tak powiem i nie porównuję w żaden sposób tamtych medali, znaczy tamtego medalu i tego, chociaż wiadomo, ten jest z tego najważniejszego kruszca i to, o czym zawsze też marzyłam i zawsze to chciałam zrobić. Trafiłam na partnerkę idealną, którą po prostu się zgrałyśmy i też poczekałyśmy na siebie, bo można powiedzieć, my już gdzieś tam kiedyś razem pływałyśmy, później się z powodu różnych jakby rozstałyśmy na inne osady. Przyszedł nasz czas, przyszedł nasz jakby czas na to, żeby pływać. To, co sobie, że tak powiem, to, co dzisiaj nam wisi na szyi, to nie jest przypadek. To jest coś, co po prostu sobie wypracowałyśmy konsekwentną naprawdę pracą, motywacją. Były chwile zwątpienia, cholerne chwile zwątpienia, bo nawet jakby nam ktoś w maju powiedział, że dziewczyny, wy się nie marcie, bo w sierpniu będziecie mistrzyniami olimpijskimi, to ja bym powiedziała, że puknie się człowieku w głowę, bo naprawdę było źle, a my dałyśmy po prostu sobie tę jakby radę po tym Poznaniu, po tym Pucharze Świata w Poznaniu, po prostu uwierzyłyśmy, że nas na to stać i robiłyśmy wszystko, co mogłyśmy. Latałyśmy po górach jak po prostu jakby szalone, udawałyśmy kolarzy, choć na rowerze za dobrze nie jeździmy. Ergometr, siłownia, ja w sumie siłowni, gdzie zawsze siłownia była moją mocną stroną, ja prawie od 3 miesięcy nie robię siłowni, a i tak ta moc była, po prostu no trafił swój na swego.